Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Praktycznie chyba w nowym roku, to chyba jest pierwszy stacjonarny film w nowym roku. Wiem, że jest oświetlenie ciulowe, ale za to nie przepraszam, bo innego nie mam. Pokażę Wam po prostu, to będzie pierwszy haul w nowym roku. No, ja się jaram nieziemsko, bo pierwszy raz, sorry to drops, pierwszy raz, słuchajcie, byłam gdzie? W IKEA, byłam w IKEA. No, w IKEA byłam pierwszy raz. Oczywiście jakieś tam mini wstawki macie na Instastory. Oczywiście one znikną, jak ja wstawię ten filmik, ale to nieważne. Pokażę Wam, co pozakupywałam. Byliśmy też w Sainsbury. Byłam też w Primarku, byłam w TK Maxie i byłam w JD. To chyba są wszystkie sklepy, gdzie coś zakupiłam. Więc zacznijmy może od... zacznijmy może szybciutko. Aha, no tak w ogóle to wszystkiego najlepszego w nowym roku, no nie? Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Lecimy. Rzeczy, jakie zakupiłam w Sainsbury, to słonecznik prażony, solony. Więc to jest rzecz pierwsza. Oczywiście niedzielna zupa, czyli rosołek musi być. Także złoty rosołek dwa razy. Zakupiłam dzieciaczkom zapiekanki z pieczarkami. Pizza baguette with mushrooms. Takie z Vinto. Ja bardzo... z Virtu, z Vinto. Nie wiem, czemu tak powiedziałam. Także to... wzięłam dwie, także zaraz odpalam właśnie chyba piekarnika. O, to jeszcze jest lasagne. I jeszcze dobra chyba nawet. Także odpalam piekarnik i za chwilę będę wstawiać. O, Oliwia w tle. Hejo. No, także pokazuję Wam dalej. Zakupiłam jakiś taki multivitaminowy, vitamin power, nie wiem, stropikany. Jakieś coś nowe, nie widziałam tego, więc takie witaminowe przyda mi się na pewno. Dalej, zakupiłam ze szpinakiem i ricottą tortelloni. Takie ja bardzo lubię je z majonezem, tak zrobić taką sałatkę. Dalej, polędwica sopocka, jedna paczka. Dalej, królewski ser, jedno opakowanie. Dalej, szynka taka, dzieci wiem, że lubią ją do szkoły, więc jej wzięłam. Oliwia lubi ten pasztet, więc jej wzięłam, pasztet pomidorowy. Taki. Dalej zakupiłam sobie znowu oshit. Się śmiejesz, to oshit. Oshi witaminowy jakiś. Co to jest? Oczywiście edycja Robert Lewandowski. Koktajl, suplement diety plus witaminy i jakiś magnez i w ogóle 100% magnezium. Także takie coś. A magnez mi się przyda, bo po prostu tracę pamięć ostatnio, na serio. Dalej, po paragon. Taką szyneczkę też wzięłam, że może do szkoły właśnie sobie będą jakoś tak fajniej wykładać. Tutaj wzięłam sobie oczywiście szczypiorek, to jest taki ten drobniutki, fajny, ja go bardzo lubię, tak do jajecznicy czy na kanapeczki, super. Dalej wzięłam dzieciom berlinki, parówki berlinki z chickena. Brakuje mi jednej rzeczy, wiecie, chyba mi się gdzieś wysypała, ale pewnie znajdę. Także to jest pusta siata. No i oczywiście zapas ziemniaczków. W sumie po to zeszliśmy w ogóle wszyscy do Sainsbury'ego. Także trzy paczki. Tu są dwie. I tu trzecia. Trzy paczki moich mashed potato. Co? Nie ma tu Sainsbury'ego, a to są najlepsze od tego, co już próbowaliśmy. Są najlepsze mashed potato ever. Także to jest chyba wszystko, czy nie? Tak. To już nie jest z tego sklepu. To... I kupiłam jeszcze koperek. Świeży koperek, taki opakowany. Także to są rzeczy z Sainsbury'ego. Teraz pokażę Wam rzeczy A jeszcze nie, jeszcze był chlebek. Jeszcze był chlebek ze Sainsbury'ego. A teraz będą rzeczy z IKEA. Będzie IKEA u mnie. U mnie IKEA. Dobra, jedziemy z IKEA. O, Kasia nie wzięła swoich łyżek. Dwie łyżki Kasi, które sobie wybrała, więc będę musiała je tutaj odłożyć. Będę musiała sobie po niej jutro podejść. Okej, okay, siatka IKEA nie jest może duża, ale mało rzeczy nie ma, a raczej takie pierdółki. Nawet nie wiedziałam, że takie siaty mają tam na zakupy. Dobra, rzecz pierwsza, chyba jako pierwszą, jaką przechwyciłam w IKEA, są to limitowane edycja Dame'ów. To z Dame, takie będą w pojedynczych takich cukierkach i są orange. Jadłaś orange Dame'y? Bardzo, bardzo fajna sprawa. Ja lubię Dame'y, więc wzięłam.
Dalej, co wybrałam? Czekajcie. Dwie podkładki, takie. Takie. Jest takiego korka. Dwie podkładki na kubki. Dalej, dla dzieci wzięłam wam takie coś na lody. Takie o, że na przykład jakiś tam smoothie im pyknę do środka i będę im robić lody takie własne, takie domowe. Więc to zakupiłam dalej. Świeczkę, wybrałam zapach. Co to jest za zapach, ale pachnie, masakra. Jabłka i gruszki chyba. Nie wiem, ale pachnie jabłkami, jak zielone jabłuszko, tyle wam powiem. Czekajcie, zdaję już to wieczko. Wspaniale. Taka zielona i to jest chyba jabłka i gruszki, nie wiem, ale pachnie bardzo jak zielone jabłuszko. Tutaj zakupiłam takie coś i to może być albo na podgrzewacz, albo na jakąś małą świeczuszkę. Takie ładne, fajne, zobacz, okay. Ładne. Fajne, nie? Takie na podgrzewacz. Możesz. Więc to... Poczekaj, ja zakupiłam sobie do robienia piany ze śmietanki, wiecie, do kawy. Zakupiłam do kawy sobie właśnie takie do robienia piany. Kiedyś miałam takie coś. Wow, jest na baterii. No, także 3,50. Szklanki, robiłam wam zdjęcie tego, wrzucałam wam na Insta. Zakupiłam takie szklanki, kupiłam ich 4, a dla dzieci wzięłam takie na wasze soczki. Fajne, z lodami, fajne, kolorowe. Kolejna to jest taki żyrandol papierowy. Taki sam jest właśnie u mojego klienta jednego właśnie w mieszkaniu. Zawsze go zwalałam, bo był za nisko. Więc takie coś wzięłam z myślą tutaj o przedpokoju. Więc zaraz zobaczymy, czy się sprawdzi. Dalej co zakupiłam? Taki obrazek. Strasznie mi się podobał i jest on strasznie w moim stylu. I trochę lustrzany. No patrzcie. Ta-da! No i mam też całe odbicie. Bardzo mi się podoba. Widać odbicie, bo jest taki lustrzany. Mega mi się podobał. Tam wyglądał super. Jeszcze wisiał koło Marilyn Monroe. Także naprawdę fajna sprawa. Zobaczymy, gdzie go sobie przymocuję. Jeszcze nie mam opcji, ale stwierdziłam, że muszę go mieć. Także to. Dalej zakupiłam takie na podgrzewacze. Takie dwa. One były po 30 chyba 5 pi. Bardzo fajna sprawa. Zobacz, jakie ładne. Takie coś na podgrzewacze, żeby ładnie wyglądały, a nie tak stały sobie same. Dalej zakupiłam takie, poczekajcie, bo jedno zakupiłam dwa, a jedno, o te chyba dwa. Takie opakowania dwa wzięłam, no i nie wiem jak się to nazywa, takich LED-owych lampek, bardzo delikatnych, na srebrnym takim clear prawie, że niewidocznym, takim, na takiej żyłce, z myślą o tle. Nowe tło będę planowała, nie kupiłam głównej rzeczy, jaką potrzebowałam, bo nie było na stanie. Chciałam kupić parawan, ale nie znalazłam, będę szukać jeszcze online. Także to są dwa takie zestawy, tu jest ich chyba po 40. Czy ile to ich było? Poczekajcie, tak, 40 tych lampeczek, także w sumie 80. I drugie wybrałam takie chyba coś podobne, tylko większe i tu będzie ich ile? I tutaj nie wiem ile ich będzie, bo nie widzę. Dalej zakupiłam taką lampkę LED-ową do laptopa. Jak wieczorem będę siedziała, to podłączę sobie i żeby mi się świeciła klawiatura, żebym widziała, co robię. Dalej ten sam zapach świeczek kupiłam też w podgrzewaczach, także super pachnące jabłkami świeczuszki. Więc to. Dalej kolejny zapach, to już z kolei taki zapach piczki, czyli mango, brzoskwinia pachnąca w takim właśnie wydaniu. Pięknie ułożę to sobie gdzieś na jakimś fajnym talerzyku i będzie to ładnie pachnieć. Dalej rzecz kolejna, szukałam łyżek do latte, znalazłam w Ikea. Takie długie łyżki, ich jest tutaj 6, to pociąganie prawie 6 funtów, 5,50, dość nie tanio, dość nie, ale potrzebowałam. I ostatnia rzecz to są lustra, rzekomo 4 lustra tu mają być, one są podobno samo przylepne z myślą o widzicie siebie? Z myślą oczywiście o chyba łazience raczej. Także zobaczymy, są dość ciężkie, mam nadzieję, że tak osobno nie będą aż dość ciężkie na podwójnych taśmach. Także takie lustra zakupiłam do łazienki, to znaczy z myślą o łazience, a gdzie wylądują, to oczywiście się okaże w praniu. Rzeczy kolejne, to teraz wam pokażę może z TK Maxa. W TK Maxie jestem mega zadowolona z zakupu, bo nie kupiłam dużo, ale za to fajne rzeczy. Już wam coś mogło śmignąć. O, tu jeszcze picie, nie dopite. Dobra, już wam pokazuję. Kupiłam, o właśnie mi wypadło. Kupiłam pastę wybielającą, ale w formie, słuchajcie, takiego fajnego, zobaczcie.
taka rzekomo, jest tak, taka, widzicie, ona jest taka niby chropowata, taka, teraz już nie będzie wyraźniej, extreme white, czyli taka maksymalnie, słuchajcie, wybielająca, czekajcie, czy ja wrócę, w miarę jestem, extreme white, whitening to pass, splat special, fresh mint z 9 niby na 5, taka cena, zobaczymy, pierwszy raz tą pastę mam, więc przetestuję, a wiecie, że ja lubię testować pasty wybielające. Rzecz, którą się jaram najbardziej, to jest to. Ostatnio widziałam czerwony ten zestaw i czerwony nie aż tak bardzo mi się podoba jak ten biały. Najbardziej żałuję, że nie ma tu jeszcze tej mgiełki do ciała. Ritual of Sakura i to jest ten najpiękniejszy z zapachów Ritualsa, jaki mi się najbardziej podobał. I mamy tutaj body scrub i body cream, także ze wszystkich trzech mam nadzieję, że będę się cieszyć bardzo. Po 100 ml, 125 g i 200 ml, czyli wcale nie mała pojemność. Mega się cieszę, bo kocham ten zapach. To jest najpiękniejszy zapach chyba z Ritualsa, a tuż po nim jest właśnie ten czerwony. Cena tego zestawu 15 funtów. Mega się cieszę. No i zapach, którym się właśnie spsikałam i cały czas go czuję pod nosem, jest to Filozofii. Jak gdzieś to widziałam, nie wiem, czy nie Marks & Spencer, ale może się mylę. Filozofii Amazing Grace. Taki zapach, ja Wam go polecam, jak go gdzieś zobaczycie, to polecam Wam go z czystym sumieniem. Jeżeli lubicie nuty, które ja lubię. O, tu jeszcze coś jest w butelce. Czekajcie. A, to chyba w opakowaniu. Takie opakowanie, imitacja, słuchajcie, zobaczcie, śniegu. No, tak wygląda buteleczka, nie wiem, czy tutaj będzie widać. I tu jest napisane Amazing Grace, a zapowiem Wam, czy to jest ten sam, bo ja się psikam takim, co był tam oddzielnie. Fantastyczny zapach, nie wiem, coś mi on też przypomina, ale jest cudowny. Polecam Wam serdecznie, jak gdzieś zobaczycie, to bierzcie w ciemno. Jeżeli moje zapachy przypadają Wam do gustu, to ten też Wam przypadnie. Bardzo ładna nuta. I to by były wszystkie zakupy z TK Maxa, za to dałam 10 funtów. Przejdźmy do JD. Mamy tutaj JD. A w JD zakupiłam dwie chyba rzeczy. Kupiłam Oliwce i Grackowi coś. Gracjan dostanie, jutro ma urodzinki, 9 stycznia dostanie ode mnie pierwszą rzecz, to jest taka koszulka. Bardzo mi się podobała i jemu się też bardzo podobała i była teraz za 15 poundów. Gracjan! Szybko! Więc taką rzecz mu wzięłam, mam nadzieję, że za chwilę jak zobaczę to, że mu się spodoba. A Oliwce wzięłam leginsy, ona lubi leginsy, one były nie wiem z ilu, z 30 na 20. 30 na 20, rozmiar 8, takie, nie podobało mi się to, sama bym takie sobie kupiła, więc mam nadzieję tylko, że będą dobre, takie, proszę, przymierz, czy będą dobre, paragony zostawię, żeby oczywiście, osiemkę ci widziałam, szóstki wydawało mi się, że za małe, także to, no i teraz szybciutkim krokiem, synek na dół, tu jeszcze pokażę Wam, co zakupiłam, słuchajcie, w Primanim. Zakupiłam sobie bluzę. Patrzcie, jaka. Oli to się śmieje zawsze, jak sobie je kupuje. Miki! Taka z Miki! Na pewno Wam się spodoba, na dole jeszcze taki pas. Ona jest tutaj taka szersza i w ramionach i w ogóle. I długi rękaw i w ogóle super. Fajna! Fajna? Fajna! No urodziny, pierwsza rzecz. Przymierz. Przymierz, tak? Idę do toalety. To przymierz. Proszę bardzo. No, także taka bluza. W sumie to za chwilę może ją przymierzę i Wam na żywo się pokażę. Ona była jako nowość po 12 funtów. Jeszcze nie ma na niej żadnej promotion. Mierzymy ją sobie tutaj na żywo. Tylko ściągnę te wszystkie tutaj dzisiejsze moje wisidła. Poczekajcie. Moje łańcuchy zdejmę. Dzisiaj mam wolne. Powiem Wam, że naprawdę... Mimo iż byłam na takim, wiecie, szybkim shoppingu, czekajcie, nie będzie mnie widać, nie, to mimo wszystko, chociaż tak szybko, ale człowiek tak gdzieś tam troszeczkę odżył. Tak się prezentuje bluza, słuchajcie, ale jest fajna, ciepła, milusińska. Czekajcie, bo nie wiem, czy będzie widać, ona jest tutaj o taka. Tu ma takie rozpierdaki, takie dwa. Tu jest chyba krótsza, tu jest trochę dłuższa. No i ten dół taki fajny, z tym takim pasem do leginsów, to wszystkiego będzie spoko. Ja wzięłam w rozmiarze, już Wam mówię, XS. Też Cię kocham. XS, zaraz będzie zapiekanka.
XS 12 funtów, taka bluza. Bardzo się cieszę. Dalej zakupiłam zapach, słuchajcie, podróbka Ibiza Escape. Bardzo podobne były też właśnie z tego Grace, z tego co ja tu kupiłam. Zapomniałam jak się nazywały tamte. Coś Island, coś. Bardzo ładna nuta taka, słuchajcie, coś jak z tych. Ona mi się kojarzy bardzo egzotycznie, jak jakiś drink kokosowy, nie wiem, ananasowy, watermelon, nie wiem, coś takiego wyczuwam. Przypomina mi perfumy Eskady. Eskada często ma takie nuty właśnie, więc jak wam chcecie czegoś takiego na wakacje, to to jest taka nuta, bardzo wakacyjna. Przepiękna nuta, 3,50, słuchajcie. Pokażę wam jeszcze raz z bliska. Także ucieczka na Ibizę. Albo z Ibizy, nie wiem. Ja tu wypiłam właśnie Oshi kolejny, taki z kolei sobie jakiś wzięłam, też z magnezem i z witaminami. Dobra, Gracjanowi jeszcze wzięłam piżamy, były przecenione z 9 na 5. Wydaje mi się, że dlatego, bo chyba są tylko jedne spodnie zamiast dwóch. Dwie góry i jedne spodnie, jemu w zupełności i tak wystarczy jedna para spodni, także przechwyciłam pierwsze lepsze. 11-12 lat za piątaka z 9. Super, taka zwykła, najzwyklejsza piżamka. Więc to to. Dalej wzięłam sobie takie spodnie w sumie po domu z myszką Miki. Nie wiem, czy nie wzięłam za duże. One były z 8 na 3. Do tej mojej bluzy. Ja taką tą bluzę mam, na pewno pamiętacie. Także M-ki wybrałam luźniejsze, bo tak jak mówię, z myślą o domu, żeby sobie po domu w nich hacać. Skarpeciory były za funta z 2. Takie milusińskie, zwykłe, czarne. No i bluzka do pracy, taka bawełniana, made in Bangladesh. 10-12, bo tylko były S-ki, jeżeli chodzi o najmniejsze. W ogóle to bym wzięła chyba jeszcze mniejszą, ale nie było. Ale chodzi mi o to, żeby mieć coś z długim rękawem do roboty, żeby nie pociąć się tutaj kartonami. No i to wszystko. I bluzka 2,50. I to są wszystkie moje zakupy z dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że wam się ten filmik spodoba. Mam nadzieję, że czymkolwiek was zainspirowałam, zainspiruję. Też dostałam przesyłkę, o której też wam powiem. Nie wiem, tu coś, nie wiem, coś tu czuję. Torebkę, to już wiem, to będzie z tego, na co tak czekam chyba z ponad miesiąc. Już przyjdę do was jeszcze z tą pierwszą z Shein, bo ona była u mnie pierwsza, ale to już jutro. Jutro mam wolne, jutro się skupię, jutro gazę ma urodziny, ale nie wiem, czy wyrobię mu jutro, czy wyrobię mu inny dzień. Zobaczymy. Zaraz idę z nimi gadać, tylko najpierw sobie coś zjemy, pogadamy i będę wam edytować, montować ten filmik, a potem przyjdę z kolejnymi. Mam nadzieję, że nowy rok przyniesie wam jakieś nowe perspektywy i że będzie lepszy od poprzedniego. Najważniejsze pozytywne nastawienie i nie popełnianie błędów z tamtego roku. No i oczywiście więcej spokoju, więcej luzu. Także luzujemy majty, nie spinamy się, nie hejtujemy. Jeżeli już, to doradzamy, radzimy, dyskutujemy, a nie wpieprzamy się po pierwsze komuś w życie, po drugie w wychowywanie dzieci, po trzecie w wygląd, po czwarte w ocenianie języka, poprawności języka polskiego i tak dalej. Pamiętajcie, że jesteśmy tutaj jak taka jedna wielka familia, jak kumpele, które spotykają się na kawę czy tam na drinka i sobie dyskutujemy. Nie sądzę, że przy stoliku, jak się spotykacie z koleżankami, że poprawiacie, wytykacie im, a dzisiaj źle pomalowałaś, a masz źle pomalowane oko, a w ogóle to błędnie podchodzisz do tej i do tej sprawy i tak dalej. Pamiętajcie, zluzujmy pory, ten rok niech będzie dla nas bardziej przyjazny i bądźmy dla siebie bardziej przyjaźni, pozytywnie do siebie nastawieni, a wszystkim będzie się żyło lepiej. Także tym optymistycznym akcentem ja kończę ten vlożek, mini haul taki, w sumie wcale nie taki mini, ale pierwszy haul noworoczny. No, także pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia.